Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. W tym świątecznym dniu przypominamy dziś wydanie specjalne naszego poranka, ale także cały dzień w Telewizji Republika, wydanie specjalne związane oczywiście ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości, 104. rocznica i od tego też zaczniemy naszą rozmowę. A moimi gośćmi są pani Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa, witam pana posła. A także pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, również witam bardzo serdecznie, panie pośle. Witam panią redaktor, witam telewizorów, witam panią poseł. O, już widzimy się także. O, mały problem techniczny, ale myślę, że za chwilę zostanie rozwiązany. Zaczniemy od właśnie od święta dzisiejszego, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Moje pytanie, jak państwo dzisiaj świętują? I dodatkowo pytanie o największą, myślę, dzisiaj imprezę w Warszawie, Marsz Niepodległości. Jeśli chodzi o decyzję Sądu Najwyższego, to sąd uznał, że Marsz Niepodległości jest imprezą cykliczną, a jak pamiętamy, była debata, był spór, była batalia w związku z tym. I czy to dobrze? Zaczniemy od pani Anny Kwiecień. Pani poseł, oddaję pani głos. Szanowni państwo, może zacznę od życzeń. Pragnę życzyć wszystkim Polakom radosnego świętowania z okazji Dnia Niepodległości. To jest bardzo ważne święto. Warto przypomnieć, że Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Zakończyła się wtedy I wojna światowa. Do Polski 10 listopada wrócił Józef Piłsudski. Polacy byli przeszczęśliwi z tego tytułu. Ta radość, ta wybuch tego szczęścia z powodu tego, że piąte pokolenie doczekało się odzyskania niepodległości. To jest coś, co warto każdego roku upamiętniać, przypominać Polakom i podkreślać to, że niepodległość to jest wartość niebywała, niezbywalna, że zawsze musimy dbać o tą niepodległość, o to, żeby Polska była wolnym, suwerennym państwem, żeby Polakom się żyło tutaj dobrze i szczęśliwie. I tego życzę wszystkim Polakom po wsze czasy. Natomiast wracając, pani redaktor, do dzisiejszego dnia, oczywiście będę brała udział w różnych uroczystościach. Wybieram się do Warszawy. Rok temu byłam na Marszu Niepodległości i pamiętam tą radość i szczęście Polaków. I po prostu taką spontaniczną radość z tego tytułu, że mamy swoje państwo, żyjemy w wolnym, suwerennym kraju. Myślę, że dzisiaj Polacy, wielu Polaków po prostu będzie świętować na różnych uroczystościach, mniejszych, większych. Ja dostałam zaproszenia chyba do 30 gmin co najmniej na różnego rodzaju uroczystości. Widać, że Polacy chcą podkreślać niepodległość, chcą w ten dzień świętować. Pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, pytanie, jak pan świętuje? Czy być może wybiera się pan na marsz w Warszawie, a jeśli to nie ten niepodległości, no to są też inne spotkania, inne imprezy, może w innym miejscu będzie pan świętował? Po pierwsze, przyłączam się do życzeń pani poseł. Chciałem też wszystkim Polakom życzyć w dzisiejszym dniu takich refleksyjnych świąt, spokojnych świąt i tego, żeby wypoczęli w ten długi weekend i tego, żeby nie zapominali o tym, że najważniejsze przesłanie tego święta powinno być takie, że wolność nigdy nam nie jest dana na zawsze. Także tego życzę, ale głównie życzę, żeby spokojnie odpoczęli. Mamy teraz przed sobą długi weekend. Polacy są zapracowani, Polacy są zmęczeni i chciałem, żeby te święta też były dla nich takim oddechem w wolnej Polsce, dobrego odpoczynku. Oczywiście, to znaczy, chętnie bym pojechał do Warszawy, ale wydaje mi się, jestem posłem z prowincji, jak większość z nas, i myślę, że powinienem jednak świętować uroczystości z mieszkańcami tutaj na miejscu. I już od wczoraj takie uroczystości się u nas odbywają. Od wieczornicy z pieśniami patriotycznymi w gminie Trzebiatów. Dzisiaj o godzinie 10 idę na ognisko do MOW-u. To jest Miejski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Tam, gdzie taka lekko pogubiona młodzież się znajduje, też trzeba do nich pójść, trochę im powiedzieć. A o 12 w mojej gminie
trzymają się bardzo dużo uroczystości. Dzisiaj w tym wypadło na gminę Rybal, że są powiatowo-gminne uroczystości związane z obchodem Święta Niepodległości, a jeszcze wieczorem później w powiecie, w Gryficach, w stolicy powiatu, złożenie kwiatów pod pomnikiem. Także dzień jest naprawdę intensywny. Widzę, że dzień, bo to i dzisiaj, i jutro. Jutro jest dużo imprez sportowych na cześć właśnie Święta Niepodległości. To biegi, to jakieś turnieje w różnych miejscowościach. No, będę się starał być w wielu, ale oczywiście nie uda mi się we wszystkich. A wszystkich tych w Warszawie, którzy będą brali udział w Marszu Niepodległości, serdecznie pozdrawiam i życzę im spokojnego i fajnego spędzenia tego marszu w Warszawie. Bez żadnych ekscesów, bez żadnych radykałów z żadnej strony. To ja może tylko dodam, tak jak już też oddajemy pani głos, to co państwo widzą na ekranach telewizorów, to jest złożenie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości. Tutaj Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Właśnie takie złożenie wieńców, przekazanie ich ma miejsce teraz w Warszawie. Widzą to państwo na żywo i już oddaję głos pani poseł, bo chyba chciała pani coś dodać. Tak, tylko chciałam dodać i potwierdzić, że te uroczystości nie skupiają się na jednym dniu, na dzisiejszym, tylko one już się rozpoczęły wczoraj. Ja tak samo, panie pośle, wczoraj byłam w gminie Głowaczów. Piękna uroczystość w szkole zorganizowana przez dzieci i oczywiście przez nauczycieli. Naprawdę wzruszający moment, kiedy dzieci śpiewały hymn Polski. Także wiele wzruszających chwil zapewne dzisiaj i przez ten weekend, bo to jest prawda, że to jest rozłożone na kilka dni. Uroczystości trwają w Polsce, w gminach mniejszych, większych i dobrze. I bardzo dobrze. I cieszę się też, że Polacy mają też możliwość wypocząć. Na chwilę zmienimy temat i porozmawiamy na temat propozycji Prawa i Sprawiedliwości. I ta propozycja dotyczy zniesienia immunitetów formalnych. I tutaj może zacytuję. Nie ma powodu, aby taka ochrona nadzwyczajna dotyczyła parlamentarzystów. To są słowa posła PiS, szefa Komisji Sejmowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan Marek Ast. Tak wypowiedział się na temat tego projektu. Jak podkreślił, PiS obiecywało tę zmianę w swoim programie, więc jak wskazał, słowa chce dotrzymać. I tutaj moje pytanie, zacznijmy od pani poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważa pani, że to zniesienie immunitetu formalnego, bo przypomnijmy, że tu chodzi o immunitet formalny, niematerialny, czy to ta ustawa, czy Prawo i Sprawiedliwość dotrzyma słowa i czy to wejdzie w życie? Jeśli tak, to kiedy? No to jest zmiana, która wymaga konsensusu w parlamencie i tutaj to jest zmiana konstytucji. To jest zmiana, która wymaga zmiany nie tyle ustawowej, ile konstytucji. W związku z tym wymagana jest większość w parlamencie. Tu samo Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie dokonać tej zmiany. Mam nadzieję, że posłowie z innych opcji poprą tą zmianę, dlatego że tak naprawdę Polacy bardzo często podkreślają, że po prostu ten immunitet jest nadużywany przez polityków, sędziów, prokuratorów, że w sytuacji często, najbardziej to widać w sytuacji łamania przepisów prawa związanych z jazdą, chociażby po pijanemu. To się często niestety zdarzało, ale też innych przestępstw pospolitych niestety dopuszczają się te osoby. I moim zdaniem warte jest przypomnienie i podkreślenie artykułu 32 Konstytucji Polskiej, że wszyscy Polacy są równi wobec prawa. I oczywiście politycy mogą być narażeni na różnego rodzaju prowokacje. W związku z tym jest wyłączony ta kwestia związana z immunitetem materialnym, ale w przypadku popełnienia pospolitych przestępstw powinniśmy odpowiadać tak, jak odpowiadają wszyscy inni obywatele w Polsce. Nie powinno być tak zwanych świętych krów. I no, co tu dużo mówić? Bardzo często za tym immunitetem chronią się osoby,
które nie chcą się zrzec tego immunitetu, stanąć w prawdzie, odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości w sytuacji, kiedy są postawione wobec nich oskarżenia. I to bardzo często oskarżenia dosyć poważne, a jednak tutaj nie chcą stanąć z otwartą przyłbicą i rozliczyć się z Polakami ze swojego, no prawdopodobnie, bo to zawsze trzeba domniemywać, niewinność popełnienia przestępstw. To może jeszcze przypomnijmy dla naszych widzów, immunitet materialny to immunitet, który jest związany z działalnością konkretnego posła czy też członka rządu i właśnie z jego działaniami chociażby w Sejmie czy też w Senacie, a immunitet formalny to są te dodatkowe działania, wszystko to, co wykracza poza jego działalność poselską, poza jego mandat. I tutaj pytanie do pana posła, jeżeli dojdzie do takiego głosowania, bo tak jak powiedziała pani poseł, tutaj będzie wymagana zmiana konstytucji. Czy pan zagłosuje za? Czy pan poprze ten projekt? Redaktor, myślałem, że dzisiaj porozmawiamy w dniu Święta Narodowego. Porozmawiamy o święcie. Ale rozmawialiśmy, tylko troszeczkę jednak musimy omówić te bieżące tematy. Barwy polityczne będą te święto przeżywać i razem będą i na capsztykach, i na apelach, i na wszystkich marszach czy biegach. A pani ruszyła temat, który no, siłą rzeczy doprowadzi do konfliktu już teraz na antenie telewizji. Ja przepraszam, ale ja bardzo to powiem teraz. Ale ja chyba niekoniecznie, panie pośle, to musi być od razu teraz, konflikt. To nie tyczy pani, ja mówię o formacji. Nie ma zgody na jakąkolwiek zmianę konstytucji z formacją pod tytułem PiS. W ogóle nie będziemy na ten temat rozmawiali. Ale dlaczego, panie pośle? Uważamy, że jest to kolejny chwyt pod publikę, a po drugie, nawet jeśli mielibyśmy przegłosować coś takiego teraz, to po to chyba, żeby pan Kaczyński zaczął przed samymi wyborami wsadzać do więzień niewygodnych polityków. Nie ma mowy, żebyśmy z PiS-em rozmawiali o jakiejkolwiek zmianie konstytucji. To nie jest partia polityczna, z którą możemy rozmawiać o konstytucji. Koniec, kropka. Takie jest moje zdanie i jestem przekonany, że takie będzie zdanie całej zjednoczonej opozycji. Panie pośle, czyli nawet jeżeli projekt byłby dobry, to rozumiem, że pan mówi absolutnie nie jako opozycja totalna, żadnych rozmów z PiS-em, tak? Nie wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że projekt stworzony przez działaczy PiS, mający na celu zmianę konstytucji, jest dobry. Nie, on jest wręcz szkodliwy. Panie pośle, to jest oficjalne stanowisko. To jest oficjalne stanowisko partii? Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Platformy Obywatelskiej, to jest moje stanowisko i to również stanowisko, nie wiem, 10 posłów, z którymi ja na ten temat rozmawiałem, może w ten sposób. Ale rozumiem, że tych 10 nazwisk pan nie wymieni, czy może powie pan, z kim pan rozmawiał? Nie. Pani poseł, no cóż, deklaracja jest jasna. Pan poseł mówi, że to nie jest oficjalne stanowisko partii, ale on jest absolutnie przeciw. Co zatem, jeżeli będzie takich głosów więcej, co zatem zrobi Prawo i Sprawiedliwość? No chyba będzie tutaj problem. No będzie, no to w takim razie nie dojdzie do uchwalenia tej zmiany w konstytucji. No a to Polacy ocenią. Dlatego, że większość Polaków jest za zniesieniem tego immunitetu i uważam, że jest to szansa na to, żebyśmy się tutaj porozumieli. No ale widać jasną deklarację pana posła. No, nie chcę tutaj być okrutna i wymieniać nazwiskami, bo właśnie dzisiejsze to święto. Chciałabym, żeby chociaż ten program raz, żebyśmy w miarę łagodnie przebrnęli, bo bardzo często... Niech pani poseł zauważy... Znaczy ja właśnie odnosiłam wrażenie, że ten temat będzie tematem w miarę łagodnym, ale widzę, że jednak się myliła. Dlatego nie będę tutaj wymieniać dzisiaj nazwisk posłów i senatorów. Nie, uważam, że to jest główny powód tego braku zgody, ale nie będę. Więc chcę powiedzieć tak, przed nami dopiero dyskusja. Ja dzisiaj z okazji tego święta naprawdę jestem bardzo tak życzliwie nastawiona do pana posła. I tak czuję, że pan poseł także do mnie, więc nie chciałabym, żebyśmy się dzisiaj tutaj bardzo posprzeczali. Inne dni przed nami, więc myślę, że jeszcze wiele emocji i wiele takich dosyć ostrych dyskusji, ale dzisiaj z racji choćby tego święta
I z szacunku do tej radości, która, tak jak powiedziałam i tak jak pan poseł podkreślił, była 104 lata temu, chcielibyśmy się tutaj dzisiaj po prostu nie pokłócić, więc delikatnie powiem, kłótnie na ten temat dopiero przed nami, ale przeniesiemy ją do ław sejmowych. Dzisiaj sobie tutaj delikatnie. To na pewno, ponieważ przed nami rok wyborczy, więc na pewno sporo już się dzieje, ale będzie działo się jeszcze więcej, do tej dyskusji także wrócimy. Ja bardzo państwu dziękuję i też dziękuję za te życzenia dla naszych widzów. Oczywiście się do nich przełączam. Pani Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, a także pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska byli moimi gośćmi. Dziękuję pani poseł, dziękuję telewidzom. Dziękuję pani redaktor, dziękuję panu posłowi, dziękuję telewidzom. A już za chwilę kolejny gość, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Porozmawiamy m.in. na temat obchodów Święta Niepodległości. Do zobaczenia.